10 najciekawszych przemytników w historii. Oczywiście zaznaczam, wiele z tych osób pozostaje do dziś anonimowych, jednakże postarałem się uzyskać jak najwięcej informacji o danych przypadkach. Peru. W 2004 roku udało się przechwycić potężny przemyt. Uwaga, 700 kg kokainy. Towar schowany był we wnętrzu zamrożonej kałamarnicy. Dodatkowo dla utrudnienia pracy policyjnym psom, torebki z narkotykami były obsypane pieprzem. Peruwiańscy przemytnicy znani są ze swojej pomysłowości. Dochodziło nawet do sytuacji, że narkotyki były przerzucane w żywych zwierzętach takich jak psy, koty, węże czy nawet niedźwiedzie. Peru ponownie, odnośnie zwierząt. W 2007 roku w Holandii udało się przechwycić transport narkotyków właśnie z Peru. W jednej z przesyłek znaleziono setki martwych owadów, dokładniej żuków. Dość nietypowa przesyłka zaciekawiła urząd celny. Po wnikliwym badaniu okazało się, że małe żuki były wypchane kokainą o łącznej wartości 11 tysięcy dolarów. Przygotowanie takiego transportu wymagało naprawdę wiele wysiłku, ale nawet to nie pomogło przemytnikom w zamaskowaniu towaru. Chile. Gdyż to z tego państwa pochodził transport przechwycony w Hiszpanii, scenariusz przemytu był prosty. Mężczyzna wyjeżdża do Chile, w pewnych okolicznościach łamie sobie nogę albo rękę, idzie do lekarza i wraca do kraju. Każdemu może się zdarzyć, prawda? W 2009 roku na lotnisku zatrzymano powracającego z Chile człowieka z nogą w gipsie. Owy gips ważył blisko 5 kg i był wykonany prawie w całości z kokainy. Niestety wartości towaru nie podano. Przemyt w taki sposób jest bardzo popularny, a przemytnikowi celowo łamie się rękę albo nogę i następnie zakłada narkotykowy gips. Obsługa lotniska bardzo rzadko sprawdza, z jakiego materiału składa się opatrunek, częściej się go po prostu prześwietla. Jedzenie. Tym razem dane dotyczące wartości ani lokalizacji nie zostały ujawnione, ale sam sposób przemytu jest naprawdę pomysłowy. Przemytnicy zdecydowali się na wytworzenie chipsów marki Pringles, jednakże z kokainy. Następnie pakowano je w oryginalne pudełeczka. I zabierano w podróż. Zdarzenie to miało miejsce w 2006 roku, a do stworzenia paczki kokainowych ciasteczek potrzeba było 168 gramów czystej koki. Wytwarzanie wszelakich produktów z innych materiałów niż były zrobione oryginalnie jest metodą często stosowaną. Na przykład w Polsce w XX wieku było kilka prób wniesienia do samolotu materiałów wybuchowych uformowanych w ciasta. Kolumbia Jednym z najpopularniejszych współczesnych środków przemytu narkotyków są narkosuby, czyli łodzie podwodne. W 2019 roku na przykład Straż Wybrzeża Stanów Zjednoczonych przechwyciła łódź podwodną, na której pokładzie znaleziono prawie 18 ton kokainy. Według wstępnych analiz narkotyki były warte około 569 milionów dolarów, czyli ponad 2 miliardy złotych. Narkosuby to łodzie podwodne własnej roboty. Wbrew niektórym przekonaniom nie są to skradzione czy zakupione okręty wojenne. To po prostu kiepskiej jakości łodzie podwodnej, w większości przypadków niezdolne nawet do pełnego zanurzenia, ale tylko w większości przypadków, gdyż są wyjątki. Aż do 2000 roku urzędnicy państwowi Stanów Zjednoczonych oraz państw południowej Ameryki uznawali pomysł przemytu za pomocą łodzi podwodnych za żart. Nie byli w stanie uwierzyć, że ktoś mógł wpaść na taki pomysł. Tym bardziej nie mieściło im się w głowie, by kartele narkotykowe mogły być w stanie zbudować łódź podwodną. A jednak w 2000 roku kolumbijska policja natrafiła na okręt podwodny ukryty w magazynie pełnym narkotyków. Okazało się, że była to niedokończona jeszcze 36-metrowa łódź podwodna stworzona do przewozu kokainy. Według analizy DEA, gdyby udało się ją dokończyć, to mogłaby przebyć nawet 3700 km płynąc 100 metrów pod powierzchnią wody. Meksyk, jeden z najpopularniejszych przerzutów narkotyków na linii USA Meksyk miał miejsce pod ziemią. Otóż odkryto tam tunel, który liczył około pół kilometra długości i wyposażono go w tory, system wentylacji oraz oświetlenie. Co ciekawe, tego typu drogi pod ziemią są wciąż tworzone. W ostatnich kilku latach wykryto ich ponad 70. Przemyca się nimi tony narkotyków. Meksyk ponownie, tym razem geniusz. Kwi w prostocie. Przemytnicy potrzebowali prostego sposobu na przekazanie marihuany swoim kompanom po drugiej stronie ogrodzenia. Jak to zrobić? To bardzo łatwe. Wystarczy znaleźć jakieś odludne miejsce, gdzie strażnicy nie pojawiają się tak często, zbudować katapultę i wystrzelić towar w powietrze. Jak się domyślacie, przemytnicy zostali złapani, ale sposób zasługuje na uznanie. John T. Randall. Mężczyzna działał w trakcie prohibicji, która trwała w USA od 1919 roku do 1933 roku. W okresie tym sprzedaż, produkcja oraz transport alkoholu były zakazane na terenie całego kraju. Po wprowadzeniu zakazu, ilość spożywanego alkoholu zmalała, jednak prohibicja doprowadziła do rozprzestrzeniania się organizacji przestępczych i rozkwitu podziemnego handlu. W owych czasach Pływał po wodzie słynny Rum Runner, czyli szkuner przemycający rum. Statek zarejestrowany był w Kanadzie, a jego osiągnięcia na polu unikania spotkań z amerykańską strażą wybrzeża były tak wielkie, iż dorobił się miana Bismarcka Floty Przemytniczej. Żeby było ciekawiej, kapitanem statku był weteran I wojny światowej, poszukiwacz przygód szkot John T. Randall. Otóż mężczyzna zginął w trakcie wymiany ognia z amerykańską policją, zaś sam statek został zatopiony. A w związku z tym, że ten był zarejestrowany w Kanadzie, to Amerykanie musieli zapłacić Kanadyjczykom 50 tysięcy dolarów odszkodowania. Polska. Takie jest. Chodzi o przypadek związany z darem młodzieży. To trzymasztowy polski żaglowiec szkolny. Z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości zorganizowano specjalny rejs dookoła świata, lecz wcześniej odbył grubo ponad 100 innych wypraw. W maju 2016 roku funkcjonariusze Wydziału Morskiego Zwalczania Przestępczości Służby Celnej zrobili mały nalot na ikonę polskiego żeglarstwa. Oczywiście spodziewano się tam różnego rodzaju substancji, gdyż młodzież czasami próbuje na swój użytek wnieść alkohol lub papierosy. To, co jednak znaleźli funkcjonariusze, zaskoczyło wszystkich. W szwalni, magazynie żagli oraz maszynowni uzbierano 37 tysięcy sztuk papierosów. Towar wyceniono na 25 tysięcy złotych, lecz winnego nie znaleziono. Barry Seal, czyli król przemytu, amerykański pilot przemytnik i dealer, walczył w Wietnamie i był najmłodszym pilotem Boeinga 707, a później najmłodszym pilotem Boeinga 747. W 1972 roku został zwolniony po tym, jak aresztowano go za transportowanie broni dla przeciwników Fidela Castro na Kubie. Gdy stracił licencję pilota i nie mógł znaleźć legalnej pracy, w 1981 roku zgłosił się do kartelu z Medellin z propozycją zorganizowania profesjonalnej floty lotniczej służącej do przemytu kokainy z Kolumbii do Stanów Zjednoczonych. Kartel go zatrudnił. Seal pracował całkowicie niezależnie, samodzielnie organizując wszystkie transporty. Znał wiele sposobów na oszukanie radarów. Nieustannie zmieniana sieć tajnych lądowisk w Stanach Zjednoczonych zapewniła sukces każdej operacji. Za jeden transport, Seal dostawał średnio milion dolarów w gotówce. W 1984 roku na Florydzie Seal został przyłapany przez DEA na przemycaniu narkotyków. Chcąc uniknąć kary 60 lat więzienia, zaproponował układ polegający na zmniejszeniu kary. W zamian za wydanie szefów kartelu sam Escobar wyznaczył za jego głowę nagrodę. W zamian za współpracę z Amerykanami SIL został skazany na łagodną karę 6 miesięcy prac publicznych, którą odbywał w magazynie Armii Zbawienia w Luizjanie. Odmówił przystąpienia do programu ochrony świadków, ponieważ był przekonany, że kartel nigdy go nie znajdzie. 19 lutego 1986 roku w miejscu, gdzie Sil odpracowywał karę, został zaskoczony przez trzech kolumbijskich płatnych morderców i zastrzelony z pistoletu maszynowego. Dzięki za obejrzenie do końca mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcecie kolejną dyszkę i zaglądajcie koniecznie na kanały, a ciekawe, który jest pod moim patronatem. I tam też dowiecie się wielu ciekawych rzeczy w podobnej formie jak tutaj oraz na kanał Światowa Historia. Gdzie staram się realizować codziennie nowe materiały historyczne. Trzymajcie się. Cześć.